Siemanko, miłośnicy detailingu. Pewnie wielu z Was, patrząc na naszą miniaturę, zastanawia się, o co chodzi z tym złotym środkiem detailingu. Mianowicie chodzi nam o produkt zwany Quick Detailerem. W dzisiejszym odcinku opiszemy jego zastosowanie, przeznaczenie oraz zaprezentujemy działanie kilku tego typu produktów. Ale wiecie, co jest jeszcze fajne w dzisiejszym odcinku? Od dzisiaj zaczynamy na naszym kanale okazję Allegro i te produkty możecie kupić nawet o 30% taniej, jeżeli posiadacie Allegro Smart. Jeżeli nie, Allegro wychodzi Wam naprzeciw i Allegro Smart możecie nabyć kompletnie za darmo. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Zaczynajmy! Jeżeli chodzi o Quick Detailery, ja tutaj też mam sporo do powiedzenia, z tego względu, że po aplikacji folii na samochód bardzo często właśnie używamy Quick Detailera jako wstępne zabezpieczenie folii, chyba że będzie aplikowana powłoka ceramiczna, no to wtedy wiadomo, musimy pozostawić folię w stanie jałowym. No tak, ale możemy także aplikować Quick Detailer już po aplikacji powłoki ceramicznej. Oczywiście, czyli ja na mówię, powłokę. Na powłokę. Oczywiście nie od razu po aplikacji, bo jednak ta powłoka musi dość swoje, utwardzić się. Dopiero po jakimś czasie, może być na przykład na następny dzień, albo tego samego dnia wieczorem i w ogóle. No dobrze, to teraz pytanie, Mateusz, dlaczego Quick Detailer nazywamy złotym środkiem detailingu? W sumie my go tak nazwaliśmy, bo słuchajcie, taką robotę jak nam robi w studiu, naprawdę często jest środkiem niezbędnym. No naprawdę, jest środkiem niezbędnym. A co jest, co w ogóle, jakie jest zadanie Quick Detailera? Zadanie Quick Detailera jest uwydatnienie szklistości i hydrofobowości danego podkładu, podłoża, na który Quick Detailer jest aplikowany. Dodatkowo możemy nim usuwać wszelkiego rodzaju drobne zabrudzenia typu kurz, czy jakieś pyłki kwiatów, czy też water spoty, czy też tłuste odciski palców. Water spoty to jest nic innego jak twarda woda, która pozostała nam na lakierze, na przykład po umyciu samochodu na myjni bezdotykowej. Bardzo ważne jest, żeby usunąć water spoty jak najszybciej, z tego względu, że jak zostawimy je dłużej na samochodzie, mamy naprawdę duży problem, żeby je usunąć. Z tego względu, że water spot, który pozostanie nam naprawdę spory okres na samochodzie, jest mega problematyczny i nawet jest go ciężko usunąć maszyną polerską, tutaj korektą. Więc pamiętajcie o tym, żeby po przyjeździe z myjni bezdotykowej użyć właśnie Quick Detailera, żeby usunąć tą wodę, która wyciekła gdzieś spod klamek, spod lusterek, spod uszczelek czy wnęk. No tak, no bo generalnie chodzi o to, że właśnie osad mineralny wnika w struktury lakieru i ciężki jest, naprawdę czasami jest nie do usunięcia. No tak. Myślę, że Quick Detailera można też użyć, jak jedziemy gdzieś na jakiś pokaz czy zlot. Wiesz co, no tak, jak najbardziej. Jeżeli wybieramy się na jakiś spot i mamy auto umyte na przykład rano, a spot mamy tam w godzinach popołudniowych, czy umyjemy sobie auto dzień wcześniej i jedziemy te kilkanaście bądź kilkadziesiąt kilometrów w dane miejsce, wtedy dobrze jest sobie stanąć gdzieś pod jakimś drzewkiem. Chodzi głównie tutaj o cień, już nie chodzi o drzewo, zawsze że żywica, a gdzie tutaj stawiać, może tutaj, może, no, ale chodzi generalnie o cień, żeby lakier się lekko ostudził i wtedy możemy sobie jak najbardziej Quick Detailerem oczyścić ten właśnie kurz, który osiadł na karoserii. Nie? To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że Quick Detailera nie powinno się aplikować na rozgrzany lakier. No, wyobraźcie sobie, że spryskujecie blachę, która ma temperaturę 60 na przykład stopni, bo tak może być w przypadku czarnych lakierów. No kurczę, no nie ukrywajmy, ale wchodzi to w jakiś sposób na pewno. Nie wyjdzie Wam to na dobre. Negatywnie wpływa na kondycję lakieru. Na pewno. Ale też są właśnie Quick Detailery, które można aplikować na rozgrzany lakier. Tak. Ale to wtedy trzeba już dokładnie czytać etykietę, bo nie wszystkie detailery są tak do tego zastosowane. No, ja tutaj mam wątpliwości co do tego rozgrzanego lakieru i deklarację producenta. Jeszcze nigdy nie aplikowaliśmy żadnego praktycznie preparatu, nie aplikowaliśmy na rozgrzany lakier. Tak, mamy dach w firmie, ale to... Ze świetlikiem. Ze świetlikiem. No dobra, Mateusz, przejdźmy jeszcze, do... Przepraszam, że ci tak przerwę, ale może jeszcze wspomnijmy coś o cenach. O cenach? Tak, no bo... Myślę tak, że to jest bardzo ważne, żebyście się nie sugerowali w tym momencie marketem. Właśnie, ponieważ detailing to jest taka branża, gdzie jednak cena produktu współgra z jego jakością. Czyli jeżeli mamy droższy produkt, no to...
na pewno będzie adekwatny do tej ceny. Jego jakość będzie adekwatna do ceny, z której został. Bardzo ważne, że to Mateusz powiedziałeś, bo nasi widzowie powiedzieli, no sobie kupiłem ten Quick Detailer w markecie tam pierwszym lepszym i on nie robi tego, co wy pokazaliście. No słuchajcie, no tak jak Mateusz powiedział, cena jest adekwatna do jakości. No tak. To prosty przykład. Pojechaliśmy kiedyś do tutaj pobliskiego marketu, kupiliśmy sobie super, mega dobrą niewidzialną wycieraczkę. No niestety po aplikacji tej niewidzialnej wycieraczki... Nie było jej widać. Tak, to swoją drogą, ale nie, o co chodzi. Generalnie zrobiła się jedna wielka tafla i zero jakiegokolwiek spływu, zero odbicia wody, zero jakiejś hydrofobowości. A co lepsze, później bardzo ciężko było ją domyć. Mam nadzieję, że za jakiś czas zrobimy testy niewidzialnych wycieraczek, ale to tak już pobocznie. Co jeszcze tak wspomnieć pro marketów? Nie wrzucajmy tego wszystkiego faktycznie tak do jednego wora, że jeżeli coś w markecie jest złe, bo tak też nie zawsze jest. No nie. Jeżeli będziemy my coś wyłapywać, oczywiście będziemy was informować na bieżąco. Jak najbardziej. Dobra, przejdźmy jeszcze do składu. Co te Quick Detailery mają w składzie? Wiesz co, no głównie te trzy Quick Detailery są na bazie polimeru. Ale na przykład ADBL ma jeszcze w sobie zawartość syntetycznego z wosku. Utrzymuje się to około 4 tygodni. Zależne to jest wszystko od warunków atmosferycznych, w jakich jest auto użytkowane i oczywiście jak jest auto myte. Najlepiej po każdym myciu, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, jak najbardziej dobrze jest sobie aplikować na to Quick Detailer. Aplikacja Quick Detailera jest bajecznie prosta i trwa jakieś 15 minut. Jeszcze fajną rzeczą, o której warto jest wspomnieć, że Quick Detailera możemy użyć również do czyszczenia wnęk przy drzwiach itd. Bo też również, tylko pamiętajcie, żeby te wnęki wcześniej przepłukać, bo tam jest zazwyczaj tyle zanieczyszczeń, brudu, piasku, kurzu i tak dalej, więc też tutaj w rozwadze. I jeszcze fajnie jest powiedzieć, Mateusz, że nie każdy Quick Detailer nadaje się do powłok ceramicznych, a generalnie ceramiki, powłoki ceramiczne mają to do siebie, że mają Quick Detailery przeznaczone tak zwane topy. Ale o tym myślę, że też zrobimy odcinek, bo myślę, że też jest to dosyć ważne dla osób, które posiadają powłokę ceramiczną na swoim samochodzie. Ale nie, jeszcze powiem Ci tak, jeżeli powłoka jest hydrofobująca, to wtedy jak najbardziej możemy użyć Quick Detailera, najlepiej na bazie właśnie polimerów. No jednak te syntetyczne woski przy ceramikach, no jakoś mi się to tutaj gryzie, ale te polimerowe jak najbardziej na pewno tak, na pewno dodadzą szklistości jeszcze większej i na pewno ten zrzut wody będzie jeszcze lepszy. A co jeszcze warto wspomnieć, że Quick Detailery jak najbardziej są zalecane na twarde woski i na sealanty. Wydłużają ich żywotność i oczywiście nadają im takiego wet looka, taki mokry wygląd, że tak powiem. Tu jest nawet napisane, widzisz, przywraca nawoskowanemu samochodowi wcześniejszy mokry połysk. W trzech krokach spryskanie, szybkie wytarcie. I wytarcie do sucha, czyli 15 minut roboty. 15 minut roboty, a przede wszystkim dbamy o, nie dość, że o powłokę samą tutaj lakierniczą, dodatkowo dbamy o wosk. O woski, tak. Bo jak wiecie, żeby dobrze zaaplikować wosk na samochód, musicie dokonać dekontaminacji i czyszczenia lakieru. Macie to tutaj. I wtedy możecie śmiało zabezpieczać jeszcze dodatkowo wosk Quick Detailerem. Może weźmy się w końcu za jakąś pracę, zademonstrujemy Wam, jak właśnie te preparaty zachowują się. Już nie będziemy mówić, który lepszy, który gorszy. Generalnie wybraliśmy wszystkie z jednakowej półki cenowej mniej więcej i wszystkie mniej więcej jednakowo działają. Teraz przejdziemy do samochodu. Jako pierwszy na linię frontu idzie QD1 od firmy ADBL. Podzieliliśmy maskę na trzy części. Będziemy aplikować QD1 na jednej części, sąsiadującą przykryliśmy rycznikiem, żeby nie rozchylić przypadkiem tego produktu na następnej części przeznaczonej na inny Quick Detailer. I teraz tak. Każdy Quick Detailer przed użyciem powinniśmy wstrząsnąć, aplikować naprawdę niedużą ilość preparatu. Pamiętać trzeba, należy o tym, że każda większa ilość i tak zostanie w mikrofibrze. Pamiętajcie o tym, że bora przeszła już pełny proces dekontaminacji, także lakier jest wolny od wszelkiego rodzaju lubrykantów typu woski czy sealanty.
aplikujemy Quick Detailer na cały samochód. Warto sobie używać do tego dwóch mikrofibr. Jedną sobie wziąć do zacierania, drugą sobie wrzucić na ramię. I w przypadku, kiedy już mikrofibrę do zacierania będziemy naprawdę mieli mokrą, że nie będzie dobrze docierać preparatu, wtedy do dotarcia użyć sobie drugiej mikrofibry. I tą, którą mamy już wilgotną, mokrą Quick Detailera, tą sobie rozcierać po elemencie, rozkładać preparat po elemencie, a tą, którą mamy na ramieniu, do sucha docierać. Teraz przejdźmy do następnego Quick Detailera, którym będzie Heisenberg od manufaktury Wosku. Przechodzimy do aplikacji Heisenberga. Na masce mamy podobną sytuację. Dwie sąsiadujące części, na które będą aplikowane inne Quick Detailery, zostały zabezpieczone ręcznikami w celu uniknięcia rozpylenia tego właśnie Quick Detailera na sąsiadujących częściach. I tak samo. Wstrząśniemy. O. Naprawdę niedużo. Jest to preparat naprawdę mega, mega wydajny. Na ostatnią część maski będziemy aplikować Quick Detailera od Meguiar's o nazwie Ultimate. I taka sama zasada jak przy pozostałych. Niewielka ilość, dosłownie na taki element, jedno, dwa psiknięcia na pewno wystarczy. Rozkładamy na cały element, tak jak pozostałych. Docieramy drugą stroną mikrofibry. Nie wiem, jak zachowuje się kamera, ale na gołe oko widać, że miejsca, gdzie była przyklejona taśma, jest dużo bardziej matowe i jest dużo mniejszy połysk. A teraz sprawdźmy, jak wygląda zrzut wody. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Jak zachowają się Quick Detailery na folii i na dodatek folii matowej. Jako pierwszy Quick Detailer będzie Quick Detailer ADBL QD1. Zachowamy taką samą kolejność jak przy lakierze. Następnym Quick Detailerem będzie craftingowy Quick Detailer od manufaktury wosku Heisenberg. Przypominam, że jeżeli robicie cały samochód, warto jest to zrobić na dwie mikrofibry, czyli jedną zarzucić na ramię, tak jak wcześniej wspomniał Mateusz, jedną rozprowadzamy środek, a drugą docieramy do sucha. I ostatni Quick Detailer, Meguiar's Ultimate. Zrywamy taśmę i sprawdzamy. Miłośnicy, jestem pewien, że po obejrzeniu tego odcinka wiecie już, do czego służy Quick Detailer i że jest waszym samochodowym niezbędnikiem. Czy to myjecie samochód na myjni bezdotykowej, czy na myjni automatycznej, oczywiście tej drugiej szczerze odradzamy, czy naginacie prawo świadomie pod domem. Quick Detailer jest waszym detailingowym niezbędnikiem. Pamiętajcie o tym, że każdy z prezentowanych dzisiaj Quick Detailerów możecie znaleźć w okazjach Allegro podlinkowanych pod naszym odcinkiem. I nie zapominajcie także o naszych social mediach, żeby być z nami na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie kciuk w górę, bo właśnie ten kciuk w górę motywuje nas do kreacji następnych odcinków. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!